Siemano, siemano. Akord jest grupy D. No, najbardziej popularnym, najczęściej używanym przez Ciebie będzie na pewno akord D-dur. Musimy pamiętać, że uderzamy tutaj w cztery struny. Czwartą, trzecią, drugą, pierwszą. No, to wyjdzie jeszcze w praniu, nauczysz się tak grać, żeby nie uderzać pozostałych. Ja po prostu robię taki trójkącik z tych trzech palców. Oczywiście można też użyć palca czwartego. Ja używam po prostu pierwszy, drugi, trzeci. Po prostu w tym układzie. Na drugim progu pierwszy, trzeci, a na trzecim progu palec serdeczny, czyli trzeci paluszek. Następny akord D-dur 7. Można powiedzieć odwrotność. Durowy zwykły, a dur 7. Dur zwykły, a to dur 7. Fajnie brzmi, ciekawie. Następny akord, klasyczny akord molowy, czyli w zasadzie D-mol, też używamy czterech najcieńszych strun. I też pewnie będzie jeden z najbardziej używanych, najczęściej używanych przez Ciebie akordów. Pięknie brzmi, bardzo ładnie. Następny akord, akord D-dur 7 z plusikiem. Czyli taki, można powiedzieć, znowu taki mikro poprzeczkę barową robimy na drugim progu 2, 2, 2 i po prostu pusta struna D. Pięknie, naprawdę. Następny akord D-dur 4. Zauważ, że te akordy z tą kwartą brzmią naprawdę rewelacyjnie w każdej tonacji. Następny akord D-dur 7 łamany przez 4. Akurat używam także tutaj ten mały palec kładę, czwarty, trzeci mi troszeczkę powoduje, że ręka się za bardzo wygina. Też brzmi cudownie. Następny akord D-dur 6. Uderzamy przez 5 strun, czyli może być struna A, D, G, B, E. No, można zagrać różnie, bo można pierwszym, drugim, można drugim, trzecim. Brzmi fajnie, już troszeczkę tak bardziej, tak mocno. Następny akord D-mol 6. Też przez 5 strun możemy grać. Następny akord D-dur 9. Możemy uderzać przez wszystkie struny. Pozostałe akordy w ćwiczeniach do pobrania i proszę serdecznie nauczyć się na blaszkę i nie pokazywać się na następnej lekcji bez wyuczenia tych akordów. Także do zobaczenia.